Nowa formuła, która ma bardziej intensywny jeszcze połysk, bo wiemy, że na tym klientom zależy. Pigmentacja jest podobna, natomiast kolory frenchowe jasne, one nie będą zmieniać też tak barwy, bo tam jest dodany czynnik UV, który ma tak za zadanie przede wszystkim utrzymać tą barwę przez całe użytkowanie taką samą. Ja osobiście pracuję na tych produktach, bo tam pierwsze testowe, które mieliśmy już naprawdę kilka miesięcy i powiem Panią szczerze, że klientki, które miały takie problematyczne płytki, właśnie ten klasyczny system hybrydowy nie utrzymywał się nawet 14 dni i musiałyśmy sobie pomagać innymi topami i bazami, to powiem Panią, że za te produkty ręczę. Naprawdę testuję je od kilku, tak jak powiedziałam, miesięcy i tutaj możecie wtedy dać spokojnie gwarancję 2-3 tygodni. Tak jak tutaj Pani powiedziała, klientki wracają z dużym odrostem. I co to jest? Nowy produkt, nazywa się Bonder. To, co Panią wspomniałam przy tej pierwszej stylizacji tam klasycznej, gdzie omawiałyśmy sobie Bondery Primery, że ja już o tym Bonderze pomału zapominam, ponieważ dla mnie na dzień dzisiejszy stylizację hybrydową istnieje już tylko ten. To jest bardzo specyficzny produkt, nie ma jeszcze na razie takiego. Jest to bond, który na oczyszczoną płytkę paznokcia, odtłuszczoną, aplikujemy i czekamy 30 sekund. I tak jak przy tamtych produktach czekałyśmy, aż to wszystko odparuje, bo by się nie trzymało, bo by się zlewało, tak tutaj po tych 30 sekundach zobaczycie Panie, że ten produkt dalej na płytce jest i tak ma być, on lekko zgęstnieje i będzie lepki. On się robi jak taśma dwustronnie klejąca. I na ten właśnie lepki produkt nakładamy cienko drugi produkt, który nazywa się baza end top, czyli tak zwany twin coat, produkt 2 w 1. To jest baza z topem. Na bonder aplikujemy tą bazę, utwardzamy w lampie LED lub UV, następnie nakładacie kolor hybrydowy zgodnie ze sztuką, pierwszą warstwę utwardzamy w lampie, drugą warstwę utwardzamy w lampie i na to nakładamy ten sam produkt jako top coat. Utwardzamy w lampie i na koniec przemywamy finish cleanerem, który jeszcze nada połysk. No i teraz po pierwsze mamy dużo bardziej wybłyszczoną stylizację. Pytanie padło, ile warstw bazy powinniśmy nałożyć przed kolorem? Tutaj, jeżeli mówimy o tym systemie, absolutnie jedną. Absolutnie jedną. Co prawda, kiedyś jedna z pań była w Białymstoku, powiedziała mi, że ona na przykład, jak ktoś ma bardzo długą naturalną płytkę, bo hybryda też powstała do takiej naturalnej długości, do opuszka założenia, a nie do bardzo długich paznokci. I teraz, jeżeli tak jest, to przy linii stresu czasem te stylizacje się nie trzymały. I ta pani powiedziała nam w sumie fajny pomysł, mianowicie, że ona bazę nakłada najpierw na 1/3, czyli tak jak budujemy żelem na przykład na szablonie, nie? Trochę wyjeżdżam na naturalną płytkę i na szablon. To ona tak nakłada bazę, utwardza dopiero potem bazę na całość. I ona powiedziała, że przy takich ciężkich płytkach to się super sprawdza. Więc też możecie Pani tak przetestować. Natomiast ja tu pracuję absolutnie z jedną warstwą. To się świetnie trzyma. To ma genialną przyczepność do płytki. Tylko teraz tak, poza tym, że ma super przyczepność, to zmieniło się to, że te produkty są bardziej soakoffer, czyli już top się nie rozpuści. I o tym też musimy pamiętać i pisać sobie najlepiej, której klientce co nakładamy, bo jak pracujemy na jednym i drugim systemie, to tamten się super rozpuszcza, ten nie. No i teraz tutaj musicie naruszyć top, czyli go lekko zmatowić, później robimy kompres i to się rozpuści, ale będzie się rozpuszczać dłużej niż hybryda, czyli musimy sobie też na ściągnięcie tam zostawić 20 minut, a nie 10, tak jak przy zwykłym systemie. No ale trwałość jest, tak? Czyli znowu mamy kolejną możliwość. I teraz z tym bondem jest, słuchajcie, tak, że jeżeli go damy, to stylizacja się rozpuści, ale jeżeli nie damy tego bonda pod ten twin coat jako pierwszą warstwę, to stylizacja cała jest do próbowania. Ten bond ma takie podwójne właściwości. Po pierwsze, przyczepność zwiększa bardzo i trzyma stylizację, ale po drugie powoduje, że rozpuści się. Ona odpadnie od płytki. Natomiast jeśli go nie użyjecie pod ten produkt 2 w 1, to się nie rozpuści. Trzeba będzie wszystko piłować. Czyli wtedy, jak na przykład Pani chce mieć stylizację bardziej żelową, no i tak piłujemy i tak, no to wtedy można to pominąć. Natomiast ja zawsze go stosuję, nie, bo jeżeli jest coś do piłowania, to już robię żel, zawsze go stosuję i powiem Wam, że jeżeli pracujecie na żeliszu i na przykład ta konsystencja i trwałość Wam odpowiada, albo na takich mocniejszych bazach i topach, to spróbujcie tego produktu, naprawdę jest świetny i naprawdę klienci wracają po 4-5 tygodniach. Ostatnio nawet na Facebooku Panie nam powysłały właśnie zdjęcia z takimi paznokciami odrosniętymi, już naprawdę prawie 5-tygodniowymi i tam nic się kompletnie nie dzieje, to nie odpryskuje tyle, że pamiętamy, że to się nie rozpuści. Więc jak macie 2 systemy w salonie, trzeba na karcie sobie pisać, z czym Pani do nas wraca, bo jak będziemy chcieli zrobić kompres, to tu się nie rozpuści.
No jeszcze takie krótkie podsumowanie. One oczywiście, te produkty też nie zawierają formaldehydu, toulenu i dibutylu, i o tym pamiętamy, a BOND jeszcze reguluje na przykład pH płytki. Zraz tam nic zupełnie jest. Ten system musicie pamiętać też, że jest tylko do naturalnej płytki, jego nie stosujemy przy żelu. Natomiast top coat 2 w 1, ten baza z topem, możecie wykorzystać jako top na hybrydę, na monofazę i na żel. Żel kolorowy, żel budujący i żel dekoracyjny. Bo on ma jeszcze większy połysk niż klasyczny hybrydowy i on się utrzyma na wszystkim.